No to słuchajcie, to słuchajcie. Już tam się od lewicy nasłuchaliście, od lewicowej opozycji różnych rzeczy, to ja powiem o tym, czego lewicowa opozycja panu nie wygarnie. Pan i pańskie ministerstwo wprowadza w Polsce zapateryzm. Systematycznie pracujecie nad stygmatyzacją mężczyzn i realizujecie kolejne postulaty feministek. Tak, nie wystarczyła wam ustawa Mieszkanie za pomówienie, w której pozwalacie policji, nie sądom, tylko każdemu zwykłemu pałkarzowi wyrzucić właściciela z jego mieszkania wyłącznie na podstawie pomówienia. Minie pewnie jeszcze parę lat, zanim tam podręczniki typu jak zniszczyć mężczyznę zostaną zaktualizowane o tę wiedzę, ale zdobycze tej ustawy myślę, że będą twórczo tutaj wdrażane w kolejnych latach. Prawem kaduka będzie pozwalało to zniszczyć życie niewinnym ludziom. Ale to też za mało. Teraz pichcicie przepisy o alimentach natychmiastowych, które będą jeszcze bardziej automatyzowały proces finansowej eksploatacji byłych mężów. I ustanawiacie kolejną w naszym systemie prawnym nagrodę za skuteczne izolowanie dziecka od jednego z rodziców. W praktyce zwykle od ojca. Alimenty natychmiastowe to jest po prostu nagroda za uczynienie dziecka praktycznym półsierotą. To jest automat. U kogo jest dziecko? U mnie. No to pan płaci pani 1000 zł, ale ona je bezprawnie zagarnęła. A to już tam się pan będzie sądził. Na razie pan płacz i płacz. Jesteś facetem, od tego są ojcowie, żeby płacić alimenty. A gdzie w tym wszystkim jest dziecko? No właśnie, gdzie w tym wszystkim jest dziecko? Bierzecie dziecko jako zakładnika tych porywaczek. Tak, tak, dokładnie tak to działa. A jak nawet się okaże, że bezprawnie je zagarnęła, to co z tego? Alimenty przejedzone nie podlegają już zwrotowi. To jest prawo kaduka, które wprowadzacie. Za niepłacenie alimentów grozi więzienie, a nie zrealizowanie kontaktów to tylko drobna kara finansowa, którą można sobie wrzucić w koszty uzyskania tych alimentów. To alimenty to jest patologia. Alimenty to jest patologia, to powinien wyjątek od reguły być, a nie zasada. Rodzice powinni w równym stopniu utrzymywać swoje dzieci osobiście i powinni mieć równe do nich prawa, również po rozwodzie. Ale to jest nadal mało, bo już zapowiadacie kolejny krok, już urządzacie sobie kolejne spotkania z manecenasem Wroną, który uczy kobiety, jak uzyskać korzyści w zamian za pomawianie o przemoc. Pomówienie w sądach o przemoc nic nie kosztuje. Żadnej kłamiącej kobiecie jeszcze włos z głowy w tym kraju nie spadł z tego powodu. To jest bezpieczna strategia uzyskania korzyści majątkowych na koszt byłego męża. Dorzućmy do tego inne patologie, jak poziome zażalenia, gdzie koledzy rozpatrują kolegom przy kawie skargi na siebie nawzajem. Dorzućmy rozszerzenie stosowania posiedzeń niejawnych. Dorzućmy podwyżkę opłat sądowych w sądach rodzinnych. Oczywiście nie w sprawach za alimenty, bo droga do skarbony męża ma być zawsze usłana różami dla byłej żony. Chce się pan dalej podlizywać feministką? Chce być dalej pantoflarzem feministek? Słyszał pan tą wdzięczność w głosie pani Żukowskiej? To oni tak się wam odwdzięczą przy urnach. Powodzenia. Konfederacja, wolność i niepodległość.